21:15, mamy już po zachodzie słońca i na tej stronie na żywo widzimy produkcję z trzech moich instalacji w Zaczerniu koło Rzeszowa. To udało mi się uruchomić nie instalacja, a wykresy, ponieważ udało mi się wymienić antenkę, ale o tym wam powiem w krótkiej relacji na żywo, w czym jest problem z taką anteną WB Eco. Ale najważniejsze są te kamyczki. Zobaczcie, tu mam położone kamyczki i dzisiaj był tak naprawdę pierwszy słoneczny w miarę dzień, kiedy te kamyki mogły zadziałać. Zadziałać na ten panel bifacjal i na ten panel bifacjal. Pokażemy, jak te bifacjale działają. Czyli tak, mamy tutaj bifacjalny panel. On wyprodukował dzisiaj 2,593 kWh energii elektrycznej i tu mamy drugi panel bifacjalny Korab i też produkował 2,537 kWh. Ta produkcja nam dużo nie powie, ale jak ja to włożę w tabelkę Excela i porównam teraz te wyniki z dnia dzisiejszego, kiedy mamy już kamyk założony, do moich wyników z wcześniejszego słonecznego dnia, to zobaczcie proszę. Za każdym razem 100% produkcji to jest panele selfie. 112% dał mi korab, gdzie z tyłu była tylko ziemia, nie było kamyków. 113% brookbed, czyli brookbed był troszkę lepszy od koraba, od bifacjalu. 109, 109, 108 pozostałe panele. Dzisiaj mamy 108% korab, 109 znowu lepiej brookbed, 107, 106, 105 pozostałe panele. Czyli tak naprawdę ta sama kolejność, mniej więcej ta sama kolejność i znowu widzimy, że minimalnie lepszy jest brookbed, czyli tak naprawdę kamienie, które zostały rozsypane na dole, nic nie pomogły, jeżeli chodzi o bifacjalność. Nie dodały nam energii takiego turbo tym panelom bifacjalnym, żeby one przynajmniej zbliżyły się do brookbedu. Jest ta sama różnica cały czas. Dzisiaj było mniejsze nasłonecznienie, były bardziej więcej chmur, czy tu miałem w ogóle bezchmurne niebo. Były chmury i to spowodowało też, że te wyniki kilowatogodzin do kilowatopika są mniejsze niż były kilka dni temu, ale to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę taka pogoda dzisiejsza to jest normalna polska pogoda, bo takie bezchmurne nieba rzadko występują, a lekkie zachmurzenie jest jakby codziennością. Tak jak mówiłem, udało mi się z CarPortu uzyskać wyniki. 103% uzyskał CarPort, 104% mam cały ten wielki kompleks brookbedu w pracy. No i stara instalacja 100%. Pamiętajcie proszę, że te stare panele selfie są o połowę tańsze niż te aktualne panele brookbedu. To jest stara technologia, także tutaj widać, że naprawdę dużo bardziej ekonomicznie wychodzi praca selfie niż brookbedu. A druga ważna rzecz, tu mamy optymalnie 30 stopni kierunek południowy, a w przypadku zadaszenia CarPortu tylko 8 stopni, prawie płasko te elementy leżą, a mimo to udało się zrobić 103%, czyli 6,35 kW do KWP. Także też tutaj ten kąt o tej porze roku nie ma wielkiego znaczenia. Zimą będzie miał znaczenie i to duże z kilku powodów, ale to zobaczymy zimą. Także najważniejszy wniosek jest taki, że jasne tło, podłoże nic nam nie dało w dniu dzisiejszym, żadnego dodatkowego produkcji. Różnica między jeszcze lewym a prawym, dolnym, ten jest na samej dole, 2,59. Jest to największy wynik oczywiście, jeżeli chodzi o kilowatogodzinę. 2,54 to jest ten przedostatni od góry, no to on ma podobne wyniki. Ten był, dostawał z większej wysokości światło odbite, ale tam już ciemne tło było, ponieważ są tuje. Ten z samego dołu dostawał dość jasne światło i dlatego też ta różnica jest tak wyraźnie widoczna. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.